Przed wami następny odcinek z GTA LCS 47 na taśmie filmowej mojej wystartował kolejny i zobaczymy, co w tym materiale będziemy robić. Planuję m.in. pokazać wam jedno miejsce, które pokazał mi użytkownik o nazwie Erzol, tak cię będę nazywał, ponieważ nie chcę przeinaczać twojego niku. I napisałeś mi na temat tego komisariatu policji, który się znajduje w Pike Creek. I mówiłeś o tym, że garaże w GTA 3 miały w sobie m.in. Miały w zasadzie przy sobie koktajle Mołotowa i jeszcze jakąś inną broń. Tutaj, mój drogi Erzolu, jest m.in. piła motorowa, której no nie wezmę, bo mam inną broń, po prostu. A na miejscu tego koktajlu Mołotowa, bądź w podobnym miejscu, jest ukryta paczka. Ale ukryte paczki będziemy sobie zbierali w zupełnie innym czasie, ponieważ nie jest to temat naszego odcinka. W tym odcinku, zgodnie z użytkownikiem o nazwie Fonfel Uczeń, który jest jednym z wielu stałych widzów oglądających tą serię, zauważył, że nie zrobiłem jednocześnie też, tak samo jak ja, misji śmieciarza na wyspie Staunton. I akurat tam będę wracał. Pozwólcie mi tylko tam dotrzeć i ewentualnie zobaczyć, gdzie dokładnie się znajduje miejsce śmieciarki, byśmy mogli zrobić to zadanie bez żadnego zakłopotania się w tych trudnych, wydawać by się mogło, zadaniach, ale przy odrobinie chęci, przy odrobinie szczęścia zawsze tam uda się zrobić. Także niebawem, za chwilkę, po krótkim cięciu was ponownie zobaczę, ponownie będę do was nadawał. Przedstawię wam m.in., gdzie się znajduje najłatwiej do znalezienia m.in. śmieciarka. Znajduje się ona dokładnie w Rockford, przy zakończonej ulicy, która no, kończy się w niezbyt odpowiednim miejscu, ale no cóż, tak to czasami jest z tymi mapami w grach, że no, muszą tak wyglądać, bo żeby nie było wiecznie tak samo, że musi się kończyć ulica skrzyżowaniem czy jakimś tam innym punktem odniesienia. Oczywiście każde to zadanie jest trudniejsze z biegiem każdego podejścia na innej wyspie i to oczywiście jest za to zadanie bardziej wyższa nagroda o $1000, więc powiedzmy, że no jest co robić w tej grze, to na pewno. I zobaczymy, czy ona się pojawi w tym miejscu, gdzie ona powinna się pojawić, i się przedstawiła. Okej, no to wbijamy do środka i mam nadzieję, że w miarę szybko uda mi się to zrobić bez żadnego zająknięcia. Ale nie eliminuję tego, że ono się pojawi, bo na pewno będzie. Nie ma tu problemu, żeby nie zacząć takiego wyzwania. In any order, czyli w dowolnej kolejności może być wykonywane to zadanie. Dobra, mamy 40 sekund na każdy zebrany, tak jakby, śmietnik, i tutaj dużo ludzi. Oj, nie w tym miejscu wylądowałem. Kurde, chyba już zrąbałem na dzień dobry. Nie spojrzałem dokładnie. Ale przynajmniej wyjadę tędy, łatwiej będzie i wtedy luzik. Poradzimy sobie z tym. Zawsze warto patrzeć, jak przebiega trasa. Chociaż nie wydaje się to być trudne z pozoru. Ale mi kiedyś sprawiało to problem. Zwłaszcza jak tym bardziej nie patrzyło się na kompas. A raczej nie na kompas, tylko na mapę. Bardzo was przepraszam. W menu pauzy. I często niestety akurat dopiero co próbowałem ćwiczyć tego typu gry, no i też różnie z tym bywało. No wiecie, nie od razu się grało bardzo dobrze, tak? Chyba nikt taki nie jest, żeby od razu grać nie wiadomo jak bardzo. No chyba, że już ma się taką wprawę, że się pewne rzeczy ogarnia, ale wiecie, to nie jest takie oczywiste. Dobra, będziemy musieli tutaj zjechać pod tym...
powiedzmy, niższym poziomem tej niby drogi, która nie jest za bardzo tak użytkowana. I spróbuję jeszcze dla was w tym materiale zrobić... muszę tu uważać. Również wykonać zadanie to samo, ale na Shoreside Vale, w Dolinie Przybrzeżnej właśnie. Będę chciał to samo zadanie zrobić. Niby takie same, ale jednak trudność jest całkowicie inna. Gdzie jest kolejne? No, dokładnie przy mojej chacie. Przy Toniego chacie, nie przy mojej. Ja takiej chałupy nie mam chociaż. W sumie niewiele by brakowało. Nie no, żartuję. Aż tak źle to nie, bez przesady. Dobra, ile jeszcze tych punktów zostało? Zostało nam, uwaga, 7? Tak, 7. I kolejne będzie w miarę takie... O, już będzie troszkę trudniejsze, bo tam są... W Newport, czy to już jest inna dzielnica? O kurde. O, jedziesz. Jedziesz. Czy to jest inna jednostka administracyjna na tej wyspie? Chyba jeszcze Newport to jest. No, są bardzo cienkie uliczki. Trzeba bardzo dobrze się tam wpasować. Są na pewno cieńsze niż przy kryjówce Toniego. O, właśnie. Ledwo co się mieszczę w tym pojeździe. Ale da się wjechać. O, dobra. I teraz bym pojechał, uwaga moi drodzy, tu. Tam, gdzie mieliśmy jedno zadanie, gdzie musieliśmy spieprzać od glin. Uwaga, słychać, kurde, że cofam, no to chyba się odsunąć ludzie, a nie. Kurde, pracę wykonuję. Może mi tak pomóc, a nie. Kurde. Dobra. Założę się, że to będzie za garażem. Dobra. Zmienię radiostację, bo niektóre te utwory są mętne. Gdzie teraz podjechać? Zrobimy kółeczko w takim razie. Zrobimy inaczej niż chciałem. Chciałem tak bliżej pewnych miejsc dojechać, a zmieniam jednak strategię w locie. I spróbuję jakoś... Kurde, czasami nie widać tych pojazdów. Dobra. No nie wiem, czy tak wjadę, zobaczymy. Dobra. Obawy zakończone. Okej. Zawsze się wydaje, wiecie co, że takie akurat zadanie, które kiedyś komuś sprawiało problem, przykładowo helikopter w Getaway Vice City, misja w San Andreas, kiedy na przykład musimy pływać, inne rzeczy robić niewymyślone przez Rockstar, wydają się być naprawdę trudne kiedyś. Ale to zawsze jest jednak iluzja tego, że kiedyś zwyczajnie nam nie szło w pewnych rzeczach i najczęściej to się objawia akurat wtedy naszą niemocą, pewną jakąś niewiedzą, czasami wybrykami samej gry. Często też się zdarza, że gra nie działa prawidłowo i różnie też się gra w ten tytuł, raz lepiej, raz gorzej. I... Dzisiaj, jak już się troszeczkę lepiej poznało te gry, to już zdecydowanie szybciej idzie i tak jest za każdym razem, nie? Zawsze to można doświadczyć na nowy sposób i całkiem taki fajny, chociaż zawsze się wydaje, też jeszcze do tego, że jak już się przechodzi w miarę sprawnie taką grę, to już nie ma takiego uroku przechodzenia jak za pierwszym razem, nie? Już się coś kończy, kończy się takie przechodzenie, można by było powiedzieć, żmudne, nudne z początku, ale później się wkręcasz. Im częściej powtarzasz daną grę od początku, tym nie masz już tej satysfakcji przejścia, że kiedyś zrobiłeś tak i tak, a teraz już tylko przechodzisz, bo już znasz to i to i to i nie jest to do końca to samo. Przynajmniej takie jest moje wrażenie i wiem, że
byliby ludzie, którzy również mieliby takie podejście, ale znajdą się też osoby, które powiedzą właśnie nie, że dalej się bawią tak samo dobrze i dalej mają tą satysfakcję z ukończenia danego fragmentu gry, czy całej gry. Tylko, że tu się zgadzam, tak, tutaj pewnie gdyby takie głosy się znalazły, to bym się całkowicie z tym zgodził. I zawsze na końcu trzeba podjechać do Harwood, zawsze, bo tylko tam się znajduje wysypisko śmieci, nigdzie indziej. To jednak ja jakoś tak mam, że po przejściu danej gry któryś tam raz z rzędu, no już niestety taki czar przechodzenia coraz to kolejny raz już tak mija i nigdy nie jest już tak, takie same jak za pierwszym razem przechodzenie, zawsze jest tak ciutkę inaczej. Ale to tylko podkreślam, to nie jest ani żadne zrzędzenie, ani żadne jakieś, nie wiem, pragnienie czegoś, żeby tego nie było, tylko podkreślam pewne rzeczy, które są, a jeżeli bym tego nie powiedział, no to cóż. Może by ktoś wiedział, ale by nie było tego tematu poruszanego, no nic. Wolę być czasami odważny niż wcale w takich tematach opowiadać. Dobra, zbliżamy się do końca. Czasu jest na tyle, że naprawdę starczy nam to, żebyśmy dojechali tam na miejsce. I nie widziałbym problemu, żebym zrobił to samo w Shoreside Vale, tylko od razu pokażę wam, gdzie by się znajdowała taka śmieciarka, gdybyście mieli problem z jej znalezieniem, bo z grami GTA to jest osobna historia. Niektóre samochody się pojawiają, niektóre nie. I to tak. Lepiej coś pokazać, niż potem dostać narzekania, że czemu nie pokazałeś tego, ja mam problem z znalezieniem śmieciarki i tak dalej, nie? Coś takiego. Także, no cóż. Wolę coś pokazać niż wcale. Dobrze, moi drodzy, ja ruszam do Shoreside Vale, tak jak już powiedziałem, i pokażę wam, gdzie ta śmieciarka się znajduje. Jeszcze, jeżeli mogę coś dopowiedzieć na temat sposobu mojego nagrywania GTA LCS na PS2, w ogóle jakiegokolwiek nagrywania z konsol, no to wam szybko podpowiem, jak to robię. Między innymi mam Elgato, mam przewód HDMI, do zestawu Elgato jeszcze mam przewód komponentowy, dzięki czemu mogę podłączyć sprzęt w nieco innej jakości niż to ma miejsce przy kompozycie. Komponent jest odrobinkę lepszy w tym wypadku, można troszeczkę bardziej już tymi ustawieniami wyświetlania obrazu sobie sterować. Bardzo dobra opcja. I zauważyliście od jakiegoś czasu, że tworzę taką czarną ramkę dookoła ekranu, ponieważ wszystkie odcinki do tej pory, od pierwszego, jakie oglądaliście, one zawsze były w odrobinkę gorszej jakości, ponieważ ja je rozciągałem na całość ekranu w trybie 720p. Niestety taka rozdzielczość, ona jest dobra tylko przy 720p, natomiast rozdzielczość PS2, która jest obsługiwana w tej chwili, to jest 576. Prawdopodobnie chyba Progressive, więc nawet się nie zdziwię, jak byłby tutaj przeplot, bo chyba nawet widzę czasami na materiałach takie artefakty. I o co chodzi? Chodzi o to, że ramka ma na celu troszeczkę poprawić jakość materiału w tym sensie, że ja nie rozciągnę tego materiału na 720p, ponieważ będzie za bardzo rozmazany ten obraz, nie będzie już tak widoczny, natomiast jak będzie ta ramka, wiem, że nie wygląda to jakoś estetycznie zajebiście, wiadomo, każdy wolałby jakieś kolorowe, w ogóle zajebiste, wiecie, overlaye czy jakieś tam inne nakładki, ale ja jestem zdania, że jednak wolę po swojemu nagrywać, wolę, mówię, jak to komuś nie przeszkadza, bo jeżeli komuś to przeszkadza, to naprawdę, no to już nie moja broszka. Komuś ma prawo to się nie podobać, no ale wiecie, no wszystkim nie dogodzę, tak. Jednocześnie i taka ramka kolorowa by mi bardzo przeszkadzała w nagrywaniu, bo jakoś by się rozmywała całego materiału,
a przynajmniej i tak jakość obrazu stąd i tak nie jest wcale taka tragiczna. Mogła być jeszcze gorsza, moi drodzy, więc proszę próbować przynajmniej docenić to, co próbuję dla Was robić, bo nie mówię, że nikt nie docenia mojej tutaj ingerencji w przeróżne serie, ale wiecie, ja się wolę zabezpieczyć swoim zdaniem, że nie muszę mieć zawsze racji, ale jednak uważam, że to, co robię, nie jest wcale nic takim strasznym. Są ludzie, którzy inaczej nagrywają takie filmy i jakoś nikomu to nie przeszkadza, moi drodzy. Nie muszę nagrywać tak jak wszyscy, wybaczcie. Nie muszę być kopią jeden do jednego kogoś, kto lepiej nagrywa niby ode mnie. No nie wiem, ja mam inne zdanie trochę. Mam do tego prawo. Okej, widzę, że śmieciarka się nie pojawiła w tym miejscu, gdzie powinna. Ona się powinna znajdować między innymi na tym parkingu. Tutaj dokładnie, gdzie szukałem. Także ja pozwolę sobie przerwać na razie nagranie. Zapiszę sobie grę, wczytam sobie ponownie grę i ponownie udam się do tego miejsca. Zobaczmy, czy ono, czy ten pojazd rzeczywiście się mi objawi przed oczami. W porządku, 6 godzin odespane i wystarczy zobaczyć, i gra wczytana oczywiście, wystarczy zobaczyć, czy pojazd, którego potrzebuję, będzie odnowiony, pokazany przede wszystkim i zrobimy na szybko to zadanie. Zastanawiałem się jeszcze, czy nie zrobić od razu Evening Angels na tym terenie, już nie będę pokazywał całego przebiegu, jedynie końcówkę 15 poziomu, który jest wymagany do ukończenia całej tej misji, która no troszkę swoje trwała i niestety, ale odrobinkę zajmuje. I słuchajcie, nie pojawia się to cholerstwo. Co jest, kurde? Przecież z tego, co ja tutaj mam, to lokacja śmieciarki jest dokładnie, już Wam pokazuję, jest dokładnie w tym miejscu, więc nie rozumiem, o co chodzi w ogóle. Dla mnie jest to strasznie dziwne, że nie chce się to sensownie pojawić. Chciałem Wam przede wszystkim udowodnić, że to jest akurat to miejsce, a nie inne. I kurde, widzę, że jest kłopot. Chyba, że ja gdzieś źle wjechałem, nie? Ale nie sądzę. Nie sądzę. Będę musiał się chyba oddalić znacząco. Ewentualnie wjechać na most zwodzony i z powrotem się tu wrócić. Bo to jest niedopuszczalne, kurczę, żebym ja nie mógł od razu. Gra mi robi kaprys jakiś. Kurde. Oczywiście też jeszcze rozumiem, że nie każdy musi doceniać czyjąś pracę, bo oczywiście to nie jest tak, że wiecie, ja tu jestem mega ważny i tak dalej, ale chociaż próbować zrozumieć pewne warunki człowieka, który chce coś robić dla innych, bo wiecie, wieczne narzekanie to też nie jest dobrze i ja też mówię, nie chcę taki być, ale czasami mówię, no czasami trzeba. Czasami trzeba się odezwać, bo jak się nie ruszy czegoś, to naprawdę nie dotrze to do innych i trudno. Dobra, jeszcze raz wrócimy się. Tarara. Tak się zmotywowałem do ukończenia tej gry, powiem Wam, że chyba będzie częściej i więcej odcinków niż ostatnio. Coś tak czuję. Zwłaszcza, że zaraz Wam pokażę, ile mamy procent, jeżeli przechodzicie podobnie jak ja. Patrzcie, 75. To już jest jakiś wyznacznik tego, że warto to skończyć. I to tak naprawdę ładnie skończyć. Tak jakbym chciał, czyli po ostatniej misji mamy 100%. Głównej misji przede wszystkim. Więc to by było naprawdę, to by było rajcujące. Zaraz zobaczymy. Jeżeli wczytanie gry nic nie dało, kurde, naprawdę będę niepocieszony w tej chwili. No, nic nie dało. Ale jaja. Spróbuję podjechać może na lotnisko i tam może by było, ale kurczę, nie sądzę. Mapa z zaufanej strony na pewno mnie nie oszukała. Ja między innymi sprawdzam, już Wam mówię, już Wam podaję, podam nawet w tym opisie filmu link do tej strony nl.wiki.gta.org. Niderlandzka strona, zaufana przeze mnie, ponieważ bardzo rzetelna, fajnie pokazuje pewne rzeczy. Nie jest trudna,
Jest wersja po angielsku, ale w wersji angielskiej nie ma pewnych rzeczy. Niderlandzka jest bardziej szczegółowa. Więc tam troszkę znajomość niemieckiego, angielskiego pomoże w tym wszystkim. Dobra, bez cięcia jeszcze raz spróbuję podjechać do tego miejsca, żeby nie było, że materiał mógłby być teoretycznie manipulowany. Nie, żaden nie jest. Zaraz zobaczymy, czy to się sprawdzi. Oby. Ale mówię, nie wiem. Nie mam takiej pewności. Nie ma nic. To jest dziwne. To już jest niepokojące. Jest tylko Landstalker i PCJ-600. No to bardzo niefajnie. Kurde. O, widzicie? Pojawił się dokładnie przed moim nosem. Wystarczy, że się miał pojawić. Kurde, co za niefrasobliwość tej gry. No nic. Czasami tak musi być. Znajduje się dokładnie na rogu tego parkingu, tuż przy ogrodzeniu. Fajnie. Fajnie, że się pojawił. Zaczniemy sobie od razu. Tu już będzie trochę trudniej, ponieważ te drogi w Sunshine Vale są bardziej skomplikowane i mogą powodować już pewne problemy. Zwłaszcza niektóre zadania już są utrudnione na tyle, że no niestety, ale z dojechaniem w pewne miejsca byłby kłopot, ale przyznam wam się szczerze, tu już patrząc na tą mapę, może to się tylko tak wydawać strasznie, ale zobaczymy. Mówię, nie jest nic jeszcze pewne, nic nie jest jeszcze rozstrzygnione, dopiero zaczynamy. I moi drodzy, 40 sekund, także trzeba naprawdę zebrać się i jechać. Jechać bardzo porządnie teraz, w tej chwili, bo wysokości, spadki, no są przeszkodą. Tym bardziej. Tak jak, no wiecie doskonale, bo znacie dobrze tą mapę. I ja też należę do takich. Dobra. Najedź. Dobra. I teraz zyskany czas trzeba nadrobić, żeby go nie stracić. I zastanawiam się teraz, moi drodzy, jakie kolejne odcinki robić, co po kolei już dla was przechodzić, żeby już bliżej 100% można było sobie już bardziej śmielej o tym postępie mówić. Czy chcielibyście w kolejnym odcinku, powiedzmy, zadania, które byłyby albo poboczne, typu na przykład jakieś wyścigi, jeżeli by były dostępne. Jeżeli nie, to trzeba będzie przejść troszkę zadań. Słuchajcie, to już jest przegięcie pały. Tu już jest przegięcie pały. Chyba, że ja źle zacząłem w ogóle ten kurs. Można to wycofać. Można to wycofać. Zbyt trudne dla ciebie? Jesteś śmieciem. Można inaczej zrobić. Źle zacząłem tak w ogóle, przyznam się do tego. I trzeba by było zacząć od tego. Przepraszam, od tego miejsca. Nie tego, tylko od tego miejsca wypadałoby zacząć. Warto się uczyć na błędach, nie? I się do nich przyznać. Okej. Popełniłem błąd, także jeszcze raz jedziemy. Będzie przynajmniej nieco dłuższy, ciekawszy odcinek. Czy chcecie też, powiedzmy, ukryte paczki, rozwałki i unikalne skoki, żeby już mieć je zaliczone? Bo chyba misji odnośnie zarabiania jako tako dla jakiejś firmy, żeby później mieć z tego jakieś dochody naliczane co jakiś czas, chyba już nie ma takiego zadania. Motory, sprzedawanie samochodów i tak dalej. Tego już chyba tutaj nie będzie. Tak mi się zdaje. Więc napiszcie, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym materiale. Dobra, mamy już trochę więcej czasu, więc tak się powinno to robić. Kurde, dłuższego murka nie było. Celowo, kurczę, cwane bestie z tego Rockstar, widzicie? To jest to właśnie, jak się tworzy gry i robi się takie ciekawe smaczki. Nie wiem, może to było przypadkiem, ale kurczę, jak robisz to zadanie, myślisz sobie, kurczę, może faktycznie twórcy celowo
przedłużyli ten murek na tyle, albo już był taki nienaruszony, żeby tak celowo zadanie zrobić taką trasę dla tego zadania. No ciekawe, ciekawe. Tak się zastanawiam, czy to rzeczywiście prawda, czy to tylko moje domysły są. Nie wiem. Dobra, zobaczymy, czy zdążę, ale coś nie sądzę. Najwyżej zrobię cięcie i wrócę tutaj w lepszym czasie. No nieco lepszy czas, muszę przyznać. I może już tym razem dojadę do kolejnej... Do kolejnego kontenera. Jeżeli się uda, mówię, bo to jest bardzo wyczerpujące zadanie. Jeszcze, kurczę, tak położyli śmietnik, że... No... Zabawnie położyli ten śmietnik, bardzo krzywo. Kurczę, prawie jak w Polsce. Nie, no żartuję. Bez przesady. Okej, okay. Tutaj raczej już sądzę, że powinno być lepiej. Trzy w jednym, no prawie w bliskich od siebie odległościach już będzie trochę lepiej zyskać czas i planować sobie między innymi kolejną trasę. No, na zachód pojadę tym razem. Zmienię radiostację. Lubię lata 80, ale niektóre utwory, no niestety, nie przepadam za niektórymi. Nie muszę wszystko lubić. Także wybaczcie mi. Żeby było wiadomo jeszcze wszystkim, dlaczego gra jest cicho? No z prostego powodu, chcę sobie słuchać radiostacji w międzyczasie, nie lubię głuchej ciszy w trakcie gry i żeby YouTube nie wyłapał tego jako łamanie praw autorskich, bo to jest troszeczkę skomplikowana sprawa i takie branie wszystkich do jednego wora to nie jest zbytnio dobre podejście moim zdaniem, ale wiecie, YouTube swoje, twórcy swoje i jakoś trzeba to obchodzić niestety, nie? Dobra, kolejny śmietnik chyba już nie jest tak daleko. Właśnie o to mi chodziło, że można tutaj zyskać na czasie. Że w kilku miejscach można szybko nadrobić czas. Zwłaszcza w krótkich odległościach. I najgorsze będzie dopiero za chwilę. Jak przekroczymy teoretyczną... dobrze wjechałem? Chyba nie. Nie, bardzo źle wjechałem. Dobra, teraz sobie zrobiłem poziom trudności taki, że... No cóż... Grozi mi powtórzenie tego. Założę się, że tutaj będzie. Okej, i teraz tak. Jest kilka opcji. Przejechałbym sobie od razu tędy, bo w sumie widziałbym tylko jedyną drogę w tym wypadku, więc muszę sobie tylko wycofać, objechać ten import-export garaż, gdzie sprowadza się samochody w GTA 3, tym mostem przejadę. I brońcie się tylko tego, żeby się nie wywalić, bo tym pojazdem bardzo łatwo się wywrócić. No i oczywiście wzmożony ruch. Większe trochę samochody, nie? To jest GTA właśnie. Tego ja niestety nie lubię. Dobra. Kolejny śmietnik będzie tutaj. Na tym mniejszym parkingu. Dobra. Kolejne będą w dwóch miejscach. I bardzo dobrze, bo nadrobimy w końcu czas na tyle, że będzie nam troszeczkę sięgało, no może nie do dwóch minut, ale troszkę więcej niż półtorej. Więc to i tak już będzie na tyle dobre. I kurczę, to właśnie lubię. Widzę, że Rockstar przemyślało troszkę to zadanie i testowało odległości między tymi kubłami, czy między tymi pojemnikami na śmieci. No dobra, dwie minuty były, no. Okej. Widzę, że naprawdę przyłożyli się do tego. Nawet w najdrobniejszym szczególe sami testowali to pewnie długi czas, żeby zobaczyć, czy jest to możliwe do zrobienia. Widać, że się przyłożyli. Dobra robota. Dobra.
Okej, okay. Dużo czasu, także jedno już jest tylko bardzo pewne. Chyba poczekajcie. Chyba tędy. I proszę bardzo. I trzeba dojechać, czyli to nie koniec, nie? Łatwiej teraz będzie jakoś tunelem przejechać. Ale nie będę tego robił. Pojadę normalną drogą. Nie sądzę, żebym nie mógł nie zdążyć. Bo to nie jest jakiś nie wiadomo jaki czas potrzebny, żeby nagle stracić moment na tym, żeby nie dałoby się dojechać tam do śmietniska, wysypiska. Dobra, w tamtą stronę był tunel, ale to nic. Pozwiedzamy sobie przynajmniej. Nie pamiętam jeszcze, czy wspominałem na temat drobnej zmiany, które w GTA... Nie pamiętam teraz, czy w San Andreas było coś takiego, ale chyba nie. Ponieważ w tej odsłonie, pierwotnie wydaną na PSP, jest coś takiego, że gdy się wciśnie ponownie przycisk do góry, samą strzałkę, to gra nam pokazuje informację, czy przerwać zadanie. W poprzednich GTA nie było czegoś takiego, bo przez przypadek, przykładowo na wersji konsolowej, niechcący wciskało się czasami z przypadku prawą gałkę i to powodowało od razu rezygnację z zadania. A chodzi o to, że w tej odsłonie, jak wciśniemy prawą gałkę podczas wykonywania danego zadania, gra nas poprosi, czy zrezygnować z zadania, jeżeli wciśniemy kolejny raz prawą gałkę. To jest ciekawe, nie? Wprowadzili to pewnie dlatego, że ludzie przez pomyłkę prawdopodobnie wciskali prawą gałkę tylko, nie wiem, z jakiegoś powodu, nie wiem. Rockstar prawdopodobnie wzięło to pod uwagę i tworząc tą wersję zamieścili tą informację, że na przykład, o, chcesz sobie zrezygnować z zadania, wciśnij jeszcze raz R3 wtedy, kiedy jest ten komunikat, nie? Także, no, miłe. Takie nawet powiedziałbym nic nieznaczące dla kogoś. Zależy, kto się czym interesuje, a jednak cieszy, nie? Taka informacja. Fajne dopracowanie takiego detalu, że przez przypadek coś wciśniesz i nagle, ups, niechcący musisz od nowa. Mały, drobny błąd się wydarzył i prawdopodobnie dostaniemy strój, który będzie dostarczony do naszego jednego, drugiego mieszkania. Nie wiem, nie pamiętam teraz. Tak chyba przynajmniej powinno być, bo wiem, że tutaj był strój chyba pracownika, który... No nie będę obrażał tych ludzi, bo to są bardzo odpowiedzialni ludzie, między innymi za wywożenie śmieci. Gdyby nie oni, to no, nie wiem, co by się działo z tymi śmieciami dzisiaj. Także... Niezbyt zaszczytna praca, ale potrzebna jak najbardziej. Zobaczmy, chociaż żadnego komunikatu nie było, ale no nie wiem, no tak według mojego rozumowania powinno być, że powinien być ten strój. Tak mi się zdaje. A jeżeli nie, to niestety, ale chyba... Raczej człowiek ma prawo się pomylić. Chyba nie ta gra, słuchajcie. Nie. A może? Chyba nie. Na to wygląda, że chyba nie. Nie, to nie ta gra. Dobra. Gdzieś, kurczę, naprawdę. Czasami ma się takie, można powiedzieć, zmienię sobie na Wise Guy. Ma się czasami, nieraz, widzi mi się, że coś było w danej grze, a się okazuje, że nie. No nie wiem, może mi się coś pokiełbasiło. Zdarza się. Także sorki, jeżeli chciałem was wprowadzić w błąd, no to niestety, wybaczcie, nie chciałem tego robić. Miałem takie dziwne, zwyczajne przeczucie. Nic tutaj nie ma na ten temat, więc tylko i wyłącznie kasa, moi drodzy. Okej, to jeszcze co? To jeszcze
A no tak, bo muszę Avenging Angels jeszcze dla Was zrobić, ale to już poza kulisami to zrobię. Wiem, gdzie był strój tak zwanego śmieciarza w GTA 4. No właśnie, to jest to, jak się mieszają te gry między sobą i mówię, grało się za dużo w pewne gry i naprawdę powiem Wam, że nie. Ciężko zapanować nad tym wszystkim, naprawdę. Trzeba mieć łeb bardziej ogarnięty niż mój, naprawdę. Także, no wybaczcie, czasami śmiesznie się takie materiały ogląda, jak ja coś, kurde, przeinaczę i mi się wydaje, że jest tak, a nie inaczej. No, sam się z tego śmieję, bo kurde, wiecie, ktoś myśli sobie, można nad wszystkim zapanować, naprawdę, można. No tak, nie jest takie hop-siup. Wszystko się wydaje być proste, tylko można sobie gadać w internecie, nie? No właśnie. To jest to. Albo można przynajmniej udawać, że się wie. I sobie pomyślicie, jak można pomylić GTA LCS z GTA 4? No kurde, można, bo człowiek jest do wszystkiego zdolny. Okej, jest Avenging Angels, powinni się pojawiać w Wichita Gardens. I teraz tylko szukam gości, którzy do tej organizacji należą. Oczywiście z innego... jak będą do mnie strzelać, to na pewno zrobię to zadanie. Przynajmniej aktywuję. O, i okej. I widzimy się przy 15 poziomie. Moi drodzy, udało się zakończyć zadanie bardzo pozytywnie. Nawet mało tego, dostaliśmy strój o nazwie Hero. Nie pamiętam, jak on wyglądał, ale prawdopodobnie był w kolorach czerwonych, bo miał kilka kolorów na sobie ten strój. Zobaczymy tylko ten ubiór w kryjówce. I to będzie wszystko z mojej strony. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Jeżeli Was interesował ten materiał, chcieliście zobaczyć, jak przechodziłem te zadania poboczne, bo chciałem je zrobić, a że jeden z widzów mi zaproponował i że to są w miarę takie do zrobienia zadania na osobny materiał, to sądzę, że będziecie już mniej więcej wiedzieli, jak je zrobić. Niekoniecznie od mojego materiału, ale jak chcecie sobie zobaczyć, nie ma problemu. Zawsze to się komuś może przydać w przyszłości, kiedyś tam, jeżeli będzie miał problem ktoś z przejściem danego zadania. Dobra, zobaczymy sobie to, ten strój. Już ich tak naprawdę dużo nie zostało do odblokowania. Nawet nie pamiętam ogólnie co jeszcze. Wiem, że chyba za ukończenie gry czy za jakieś jeszcze inne rzeczy dostaje się jakieś ubrania, ale chyba tego już nam nie zostało dużo. Ja już w takie drobnostki nie wchodzę w takie rzeczy, bo i tak jak zrobimy 100% gry, to i tak będzie wszystko wiadomo. Jakie stroje jeszcze? Zobaczmy, gdzie ten strój hero, czyli bohater, bo nie pamiętam do końca, jak on wyglądał, ale wiem, że był troszkę prześmieszny. No właśnie, hero garb. No, czyli powiedzmy takie okulary trochę, no nie wiem, czy nawet okulary takie wyglądają, jakby były snowboardowe, ale nie wiem, mogę się mylić. I takie śmieszne pantalony, a dawajcie, zapiszę sobie w ten sposób tym ubiorem. Jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam bardzo serdecznie, dużo zdrowia i trzymajcie się, w kolejnym odcinku zobaczymy kolejne zadania, które możecie mi zaproponować, a jeśli nie, to ja coś przyszykuję bardzo ciekawego. Do zobaczenia.